Z Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełnione zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Chciałbym zaprosić Ciebie do takiej refleksji, jak Ty reagujesz na nowe życie. Może jesteś już rodzicem, może spodziewasz się dziecka. Jak Ty reagujesz na tę informację, kiedy dowiadujesz się, że jesteś ojcem, jesteś matką? Wtedy, w tym momencie jest bardzo ważne, aby pobłogosławić to nowe życie budzące się, poczęte, jeszcze nienarodzone, aby nie przyjmować go z lękiem. Pamiętajmy o tym, módlmy się o to, aby być wolnym od lęku przed nowym życiem. Bóg daje to życie i Bóg pragnie, aby ono było przyjęte z miłością. W czasie jednego egzorcyzmu pewna kobieta młoda zaczęła bardzo się szarpać i bić się po brzuchu, aż modlący się musieli ją bardzo mocno przytrzymać. Okazało się później, że była właśnie w ciąży. Szatan nienawidzi poczętego życia. Szatan nienawidzi życia i daje nam właśnie takie lęki, brak przyjęcia, abyśmy i my tak reagowali na życie poczęte. Chciejmy ten temat dzisiaj przemyśleć. Chciejmy poprosić Boga o taką wolność, o miłość i wielkie serce, by przyjąć każde życie, by być obrońcą każdego poczętego życia, by nie lękać się małego dziecka. Witajcie, kochani, już coraz bliżej. Pan jest coraz bliżej. Dlatego spotykamy się na kolejnym wyzwaniu. Już naprawdę niedużo czasu nam zostało. Dlatego być może wydaje ci się, albo myślisz,
że dla Ciebie już jest za późno, bo może nie zacząłeś w ogóle tych challenge'ów, ani nie podjąłeś wyzwań, ale to jest pokusa. Zawsze najlepszym momentem, żeby zacząć, jest dzisiaj. Niezależnie od tego, co do tej pory robiłeś, być może wydaje Ci się tak jak Zachariaszowi w Ewangelii, że po prostu już jest za stary, że już nic się nie da zrobić. Ale nie myśl w ten sposób, ponieważ zawsze można zacząć, aby nabrać zdrowe nawyki, tak? Nie czekaj do kolejnego nowego roku, do kolejnego celu, który ci tam sobie wyznaczysz, tylko zacznij po prostu od dzisiaj. I dlatego przed nami ćwiczenie pompki japońskie. Złóż dzisiaj ofiarę. To jest trudne ćwiczenie, ale wierzę, że dasz radę. Hop, stajemy w taki sposób. Podpór, obie nogi szeroko, ręce przed sobą. Zaczynamy od prostych rąk, cofamy ciężar ciała w kierunku pośladków, tak? Hop. I jedziemy jak najniżej przed ramionka, klateczka, jak najniżej maty. Hop. Dociągamy się i robimy takie kółeczka w taki oto sposób. Hop. Hop. Proponuję 8 takich pompeczek japońskich. 3-4 serie, jeśli damy radę, oczywiście z przerwą. Jak ktoś ma niedosyt, możemy robić to ćwiczenie z powrotem. Hop, odkręcamy w taki oto sposób, tak? To jest trudne ćwiczenie, ale wzmacnia bardzo mocno barki. Tak jak dzisiaj w Ewangelii Pan mówi, że będzie wielki w oczach Pana ten, który się narodzi. Mowa o Janie Chrzcicielu, dlatego bareczki dzisiaj wzmacniamy, żeby być większymi.